Chwała Bogu, bracia i siostry. Na początku chciałbym i mam w tym pewien cel, bo też to, o czym będę mówił dzisiaj, jest związane właśnie z podziękowaniami za ewangelizację, za to wasze zaangażowanie w to, co się tutaj działo. Bardzo dziękuję w imieniu w zasadzie zboru, bo to było nasze dzieło i taką musimy mieć świadomość, że wszyscy bierzemy udział w misji, w służbie ewangelizacyjnej naszego zboru dla ludzi. Dziękuję za uwielbienie, za kawiarenkę, za zaproszenia, za rozdawanie zaproszeń, za przygotowanie sali, obecność podczas ewangelizacji i otwartość tutaj na pomoc, na reagowanie na bieżąco, na różne potrzeby. Dziękuję również za bardzo ważną rzecz, za post i modlitwę, bo uważam i zawsze będę tak uważał, że to było kluczowe i zawsze to jest kluczowe w jakiejkolwiek służbie, którą pełnimy w Kościele, kluczowe dla wszelkich aktywności i działań, które podejmujemy jako zbór, jako Kościół, jako ludzie wierzący. Bez tego niczego nie osiągniemy, dlatego że nie robimy czegoś po to, żeby organizować, ale za naszymi motywacjami, czy naszą motywacją jest ta duchowa strona, to duchowe dno, gdzie wiemy, co Boże Słowo mówi, do czego nas zobowiązuje, do czego nas Pan Jezus wysłał, kiedy odchodził z tej ziemi do głoszenia Bożego Słowa wszelkiemu stworzeniu. I wiemy, że to jest walka, bitwa, która rozgrywa się w tym świecie duchowym i potrzebujemy mnóstwo łaski Bożej do tego, mnóstwo zachęty, pomocy, bo wiecie, można się szybko zniechęcić, kiedy widzimy reakcje różnych ludzi, ale Pan Bóg jest z nami i też przez post i modlitwę zbliżamy się do Niego, też coś wywalczamy przed Jego tronem. I kochani, dzisiaj moją usługę, ten czas, który wam zajmę, chciałbym poświęcić właśnie temacie służenia Panu Bogu i te myśli, którymi dzisiaj będę się dzielił, może nie wszystkie i też może nie jest to wyczerpujące, co dzisiaj powiem, a co przeżywałem w minionych dwóch, trzech tygodniach już, bo ewangelizacji minął tydzień, ale to się zrodziło podczas tej ewangelizacji. Jestem Panu Bogu wdzięczny, że też w tym czasie, kiedy przygotowywaliśmy się do ewangelizacji, tak mnie wziął i przede wszystkim mówił do mnie, do mojego życia, do mojego serca. Także chciałbym kilka refleksji dzisiaj powiedzieć, podzielić się kilkoma refleksjami na temat służby, naszej służby, mojej, twojej służby w zborze i poza zborem i kilka refleksji na temat służby, którą my, każdy z nas, niezależnie od tego, czy jesteś zaangażowany w Kościele, czy nie, powinieneś pełnić w swoim życiu przed Bogiem jako chrześcijanin. Kochani, przechodząc do tematu, co rozumie pod pojęciem służby? Czym jest służba? I kiedy będę o tym mówił dzisiaj, to mam na myśli podejmowanie różnych aktywności, różnych działań przez nas w Kościele. Zajmujemy się tymi aktywnościami, tymi działaniami po to, nie żeby zaspokoić jakieś tam swoje ambicje, swoje pragnienia, no bo teraz stworzyliśmy jakąś fundację, organizację, stowarzyszenie i mamy cele wyznaczone i po prostu będziemy to realizować. Nie. Owszem, są cele, ale wyznaczone przez Pana Boga. Są zadania, ale opisane w Biblii przez Pana Boga. Są zasady organizacji, służenia, działania, postępowania, ale opisane w Biblii pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest najważniejsza rzecz, jest wzór Pana Jezusa Chrystusa, który pokazał całym swoim życiem, będąc tutaj na ziemi, jak służyć, co robić, jak żyć. Życie Jezusa Chrystusa odnosi się i może być wzorem do każdego aspektu naszego życia. Do każdego aspektu naszego życia, dlatego że On doświadczył wszystkiego, z wyjątkiem grzechu, i może być dla nas wzorem i również wzorem do służby. I kochani, czyli robimy to, do czego nas wzywa Boże Słowo. I oparciem dla nas jest Boże Słowo, wyznacznikiem, instrukcją jest właśnie Boże Słowo. Celem służby jest realizowanie Słowa Bożego, a nie czegoś innego. Kościół jest ustanowiony przez Pana Boga i chyba co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Tak? To jest też nasza odpowiedzialność. Wiecie, to nie jest zamysł jakiegoś człowieka, który powiedział, że no, tu będzie zbór, czy tutaj w innym mieście powstanie kościół, założymy zbory. Nie. To jest dzieło Pana Boga, które przejawia się w różnego rodzaju denominacjach chrześcijańskich, które
wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, w zbawienie płynące z Niego, z Jego krzyża, z Jego ofiary. I to jest nasza odpowiedzialność. Masz swój Kościół, masz swój zbór, to jest ustanowienie Pana Boga. Jak wielokrotnie mówimy, to jest źrenica Pana Boga, której, wiecie, nie można od tak dotykać się bezkarnie, atakować bezkarnie, bo spróbujcie dotknąć swoje oko i zobaczycie, jaka będzie reakcja. To jest właśnie cel naszej służby. Służenie, podejmowanie aktywności, realizowanie tego, co mówi Boże Słowo w Kościele, który jest ustanowiony przez Pana Boga. Komu służymy? No już to wynika z tego, co powiedziałem. Służymy przede wszystkim Panu Bogu. Służymy Panu Bogu, wypełniając Jego Słowo, czyniąc to, do czego nas wzywa. Ale służymy również ludziom, tak? Bo Pan Bóg przyszedł na tą ziemię ze względu na ludzi, ze względu na miłość do ludzi, ze względu na miłość do mnie i do ciebie. I łaska wielka nas spotkała, że możemy być ludźmi zbawionymi, że możemy znać Chrystusa osobiście, możemy mieć z Nim relacje. Wiecie, Pan Jezus, kiedy chodził na ziemi, przyszedł z miłości, chodził po ziemi i też powołał swoich uczniów. Powołał ludzi, którzy mieli mu służyć. I on też ich rozsyłał. Rozsyłał 12, później rozsyłał 72. Wyznaczał im pewne cele, wyznaczał im pewne zadania. Mówił, idźcie, róbcie to i to, postępujcie tak i tak. I oni to robili. Dlaczego? Dlatego, że była miłość w Jezusie Chrystusie. Miłość do ludzi. I ta miłość kierowała Jego służbą, kierowała Nim, kierowała również służbą uczniów. Byli zdolni do niesamowitych poświęceń ze względu na miłość do ludzi niezbawionych, do chrześcijan, którzy zasiadali w różnych zborach rozsianych po całym świecie. I o tym czytamy. Nie ma żadnych wątpliwości, kochani. Nie możemy mieć żadnych wątpliwości, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, ludźmi, którzy czytają Biblię i respektują Boże Słowo, że Kościół, że zbór, nie mówię tutaj o denominacji konkretnej naszej zielonoświątkowej, ale Kościół Jezusa Chrystusa, ludzie, którzy są Mu oddani, zbory są powołane z mocy Pana Boga i oczywiście jeśli trwają w Słowie, jeśli działają na podstawie Bożego Słowa. Także służymy Bogu i ludziom. Służąc ludziom, drogi bracie, droga siostro, służysz również Chrystusowi, służysz również Bogu. Kochani, służenie Panu Bogu, a to nasza aktywność w zborze, jak i poza zborem. Ja dzisiaj chciałbym większy nacisk położyć na służbę w zborze. Może również nasza służba odbywać się poza zborem, może to być, wiecie, no, różnego rodzaju aktywność w różnych organizacjach, może to być dobroczynność, co jeszcze? No wszelkiego rodzaju rzeczy, których podejmujemy się, a które nie są związane z naszym kościołem, z naszym zborem. Natomiast mamy służbę w zborze. Zastanawiałem się nad tym i tak, to jest oczywista sprawa. Wypisałem sobie, że służba w zborze polega właśnie na podejmowaniu różnych działań, które służą zborowi, aby mógł funkcjonować. To są działania, to są, wiecie, prace, to jest wysiłek, który widać gołym okiem i za który często ludzie dostają podziękowania, są doceniani, ale to są również rzeczy, których często nie widać. To jest często wysiłek, którego ludzie nigdy nie docenią, bo nie widać tego gołym okiem. Może nie zastanawiają się głębiej, nie myślą. Może raz w roku, jeżeli ktoś podziękuje, bo zdobędzie się na pewną analizę dogłębną tego, co się dzieje, kto jest zaangażowany, może będą jakieś podziękowania. Ale słuchajcie, to nie jest dla nas i nie powinna być żadna przeszkoda. Nie powinien być to dla nas powód do jakiejkolwiek urazy, takiego smutku, że nikt mnie nie docenia. Tyle robię fajne rzeczy, służę, ale nikt mnie nie docenił. Dlatego, kochani, że po pierwsze, nie wiem, Pan Jezus się chyba nigdy nie obrażał i nie denerwował na ludzi, ale też, kochani, jesteśmy ludźmi. Różne rzeczy przychodzą do naszego życia, również diabeł czasem przychodzi i próbuje różne rzeczy włożyć do naszego życia, również te negatywne, które mają zburzyć nasz pokój, naszą wiarę, zasiać zamęt, być może jakieś spory, ale Pan Bóg jest większy ponad to, ale też jest, Boże Słowo mówi w sposób wyraźny o tym, że wszyscy pracujemy na nagrodę i każdy z nas otrzyma nagrodę w niebie. I o tym mówi list do Filipian, 3:13-14. Tam czytamy takie słowa, apostoł Paweł pisze właśnie do ludzi w kościele. Jedno czynię,
Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. A więc każdy z nas zmierza do nagrody. I nie martw się, jeżeli służysz, jeżeli pracujesz dla Boga, nie martw się, że tutaj nie zostaniesz zauważony, bo nagroda czeka na ciebie w górze. Za każdy uczynek dobry. I o tym też mówi drugi list do Koryntian, 5:10. Apostoł Paweł mówi tam, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. A więc głowa do góry, nie musimy się niczym martwić. Pan Bóg to wszystko widzi, myślę, że notuje skrzętnie. Przy tym pamiętajmy, że odpowiemy też za złe uczynki i róbmy tak, żeby było ich jak najmniej. Kochani, musimy sobie też uświadomić, że służenie Panu Bogu to nie jest łaska, którą my Panu Bogu robimy. To nie jest jakaś przysługa, którą Panu Bogu czynimy. Służba Panu Bogu, gdziekolwiek jest podejmowana, jest zaszczytem i przywilejem. I tak powinna być przez nas postrzegana, bo taka jest. Bo wiecie, to jest niesamowite, że Pan Bóg, święty, doskonały, który mógłby sobie poradzić w jakikolwiek inny sposób, aby zrealizować swoje cele na ziemi, to Pan Bóg jest zdecydowany, żeby wykorzystać mnie, człowieka, który ma tyle wad, który, wiecie, zaczynając służbę jest w takim miejscu, że przez lata swojej służby musi mierzyć się z różnego rodzaju ludzkimi, złymi cechami, zazdrością, zawiścią, rozgoryczeniem, zniechęceniem. I wiecie, Bóg bierze takiego człowieka i mówi, powołuje go, zbawia go i mówi, chcę, żebyś mi służył, chcę, żebyś pełnił służbę dla mnie. I to jest niesamowite, że Pan Bóg, wiecie, mógł też wybrać, tyle ludzi żyje na ziemi, a wybiera ciebie i mnie i powołuje ciebie do służby. Daje ci zbawienie, daje ci zbór, kościół, miejsce, w którym możesz się budować i daje ci służbę. Mówi, zajmij się tym. Czujesz w sercu, odbierasz od Pana Boga, a może ktoś cię prosi, zajmij się tym, zrób to i idziesz w to. I Pan Bóg, to jest taki wyraz zaufania w stosunku do człowieka, że Pan Bóg chce nas wykorzystywać do osiągania swoich celów tutaj na ziemi. I pamiętajmy o tym, to jest zaszczyt i przywilej. Służba powinna być sprawowana też we właściwy sposób. Na tym się dzisiaj nie chcę koncentrować, ale zasady tego, jak powinniśmy służyć, opisane są w Biblii. Wielokrotnie, wiecie, słyszymy o tym, jak to powinno wyglądać. Musimy zajmować właściwą postawę, a najlepszym przykładem jest Pan Jezus Chrystus. I na to też dzisiaj chcę zwrócić uwagę, żebyśmy zawsze patrzyli na Chrystusa, szczególnie jeśli zajmujemy się służbą, jeśli zastanawiamy się, jak służyć, co robić, jeżeli analizujemy swoje zachowanie, czy robię dobrze, czy nie, zawsze patrzmy na Chrystusa i na Jego postępowanie. Kochani, musimy być też świadomi, że nieodłącznym elementem służenia Panu Bogu jest konieczność ponoszenia trudu i wysiłku. To jest wyjście poza strefę własnego komfortu, własnej wygody, tego, co jest dla nas dobre, miłe, wyjście poza strefę, poza to poczucie bezpieczeństwa. Taką jest służba i my musimy być tego świadomi. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy i często gdzieś na tym etapie naszej służby, naszego zaangażowania w pracę dla Pana Boga uderzamy o przeciwności, uderzamy o trudności i zniechęcamy się, przychodzi rozczarowanie co do tego, no, tak wygląda praca w Kościele. Kochani, niestety tak jest, że nieodłącznym elementem służenia Panu Bogu jest poświęcenie i poświęcenie wielu rzeczy. Służenie łączy się z poświęceniem i poprzez służbę Pan Bóg wymaga od nas wielu, wielu różnych, niewygodnych, często żąda od nas wielu niewygodnych i trudnych zachowań, które często są dla nas bolesne i wiecie, jesteśmy wkładani w taką maszynę, gdzie jesteśmy ściskani, rozciągani i tak często wygląda służba. Trzeba zapłacić cenę i każdy, kto decyduje się na służbę Chrystusowi, musi wiedzieć, że jest do zapłaty cena. Kochani, przed chwilą Bolesław mówił, jaka jest cena, jaką ludzie płacą w niektórych krajach, w wielu krajach, czy to muzułmańskich, czy jakichkolwiek innych, ateistycznych, gdzie panują różne reżimy polityczne i prawne. Kochani, i na szczęście w Polsce my nie musimy płacić cenę śmierci, cenę prześladowania tego fizycznego i psychicznego. Owszem, mogą nas spotykać różnego rodzaju przykrości ze strony ludzi,
choćby kiedy wychodzimy, wiecie, na miasto, na ulicę i głosimy Boże Słowo i nieraz usłyszymy złe słowa, przekleństwa, ale nie musimy się mierzyć, wiecie, z tym, że ktoś nas bije, zamyka do więzień, rozdziela nas od naszych rodzin, rani fizycznie, czy też zabija nas, naszych bliskich. Nie musimy płacić tak wysokiej ceny i myślę, że to jest powód do tego, żeby Panu Bogu za to dziękować i też modlić się jak najbardziej wytrwale o tych, którzy cierpią prześladowania, ale też myślę, że to jest dla nas taka zachęta. Powinniśmy o tym pamiętać i zadawać sobie pytanie, czy jestem gotowy na to, żeby kiedy przyjdzie taka chwila, żeby zapłacić taką cenę, żeby oddać życie za Jezusa Chrystusa. Ja powiem wam szczerze, nie mam. Znaczy mam na tyle pokory, żeby nie powiedzieć, że byłbym gotów, bo życie jest takie, że jak przychodzi ta próba, to człowiek może się zachować naprawdę w różny sposób, ale chcę mieć to na uwadze. Teraz, kiedy jest dobrze, kiedy nie muszę płacić tej ceny, chcę robić wszystko, przeglądać swoje życie, swoje serce, żeby tam była gotowość i modlić się świadomie, Boże, jeśli przyjdzie taki czas, proszę Cię, abym podjął tą jedyną słuszną decyzję. Teraz jak byliśmy w piątek w Bielsku na ulicach i próbowaliśmy rozmawiać z ludźmi na ulicach z misją Steiger z Bielska Białej, to taki człowiek właśnie mnie zapytał, dosyć taki agresywny, nie fizycznie, ale tak słownie próbował mnie tam, że tak powiem, zgasić i moją wiarę w Pana Boga i właśnie pytał, co byłbyś w stanie oddać swoje życie Jezusowi? To powinno być z tyłu naszej głowy. Czy jesteśmy w takim miejscu, że kiedy przyjdzie prześladowanie, bo nie wiemy, co się zmienia. Wiecie, dzisiaj warunki polityczne, prawne zmieniają się tak szybko, że w jednej chwili możemy być prześladowani. Jaką cenę zatem my płacimy w naszych polskich warunkach? I myślę, że wiecie, to nie jest wam obce. Wielu z was płaci tą cenę. Wypisałem sobie takie cztery podgrupy. Pierwsza grupa to jest cena czasu. Kochani, służba wymaga czasu, wymaga naszego zaangażowania. Ten czas jest dzisiaj bardzo cenny, prawda? Tego czasu mamy naprawdę bardzo mało. Ostatnio w czwartek zorientowałem się, tak zacząłem się zastanawiać, co dzisiaj mamy. Czy mamy jeszcze poniedziałek, czy wtorek? Po czym zorientowałem się, że jest czwartek. Czas pędzi, czas galopuje. Tego czasu jest coraz mniej. Boże Słowo zresztą mówi o tym, że w tych czasach ostatnich mamy baczyć, jak postępujemy, co robimy, bo i też wykupywać czas na te dobre rzeczy, na te pozytywne rzeczy, na rzeczy związane ze służbą, bo czas jest bliski końca i Pan Bóg przychodzi. W czasie, w którym ty i ja służymy, robimy to, do czego Pan Bóg nas powołuje, służymy w Kościele, w tym czasie moglibyśmy zrobić mnóstwo różnych dobrych i pożytecznych rzeczy. Dobrych dla siebie, dobrych dla swojej rodziny, tym bardziej jeżeli nie mamy czasu takiego, wiecie, po pracy, gdzieś się tam zajmujemy naszymi obowiązkami. I każdy z nas chciałby w końcu powiedzieć, nie, teraz jest czas dla mnie, teraz jest czas mojego odpoczynku, gdzieś chciałbym pojechać, coś zwiedzić, zrealizować swoje marzenia, swoje ambicje, a przychodzi służba i trzeba zapłacić cenę. Musisz się zaangażować, musisz przyjechać na próbę, musisz poświęcić swoje myśli, skupienie na to, żeby coś zorganizować, przygotować logistycznie. Poświęcasz czas. To jest pierwsza cena, jaką płacimy. Cena środków finansowych. Kochani, inflacja rośnie, koszty życia w gospodarstwie domowym wciąż wzrastają i teraz często nasze wynagrodzenia nie nadążają za tym, a tu jeszcze przychodzi do taka sytuacja, że może musisz coś dać od siebie, bo musisz, nie wiem, gdzieś przejechać, zapłacić za paliwo, jest potrzeba, żeby coś zrobić, a to kosztuje. Nie patrzysz na cenę, tyle ile możesz, dajesz. To jest też cena do zapłacenia, cena środków finansowych, które musimy dać i które łożymy. Kolejna grupa, cena presji, stresu i odpowiedzialności. Powiem wam, to jest chyba... I kolejna grupa, jeszcze cena przeciwności, to są dwie takie grupy chyba, które są bardziej dotkliwe niż te, o których mówiłem wcześniej, czyli cena czasu i cena pieniądza, bo kochani, służba Jezusowi, kiedy zaczynasz służyć Jezusowi, stajesz się wrogiem numer jeden diabła, dlatego że służąc Chrystusowi chcesz osiągać i dążysz do tego, żeby osiągać cele ustanowione przez Pana Jezusa, a te cele te są jak wiemy, to jest oczywistość w opozycji, w totalnej opozycji, w przeciwności do celów, którymi kieruje się diabeł. Jesteś
na celowniku. Stajesz się wrogiem numer jeden. Szatan, wiecie, on nie będzie dotykał ludzi, nie będzie walczył z ludźmi, którzy żyją po swojemu, żyją jak chcą, nie zajmują się służbą, nie służą Chrystusowi. A czy będzie ich atakował? Będzie ich atakował w ten sposób, żeby ich odciągnąć od Chrystusa, ale nie będą, wiecie, szczególnie atakowani ze względu na to, że są sługami Chrystusa i zajmują się rzeczami dla Niego istotnymi i ważnymi. Wiecie, stresu, takiej presji, poczucia presji, tej odpowiedzialności nie brakuje nam, nikomu w naszym życiu. Brakuje wam? Chce ktoś ode mnie trochę stresu? Albo presji? Żyjemy pod ciągłą presją. I wiecie, i normalny człowiek, nie mówię, że chrześcijanie są nienormalni, ale normalny człowiek powiedziałby, no nie idę tam, gdzie czekają mnie trudności, przeciwności, presja, nie chcę się tym zajmować. Jestem człowiekiem o zdrowych zmysłach. Dlaczego mam dokładać sobie tego, co wyniszcza tak naprawdę, co dotyka się człowieka? Do tego dochodzi odpowiedzialność, organizujemy coś, ludzie na to patrzą. Musisz, to wszystko powinno się udać. Ja wiem, że się modlimy, wiecie, ale jesteśmy ludźmi, wiemy, że powinniśmy mieć wiarę, ale kiedy przychodzi coś zrobić, coś zorganizować, to nagle pojawia się wiele różnych przeciwności. I w tym wszystkim jesteśmy my, służymy Bogu i zastanawiamy się często i przychodzą takie myśli, po co ja to robię? Dlaczego ja dokładam sobie tego ciężaru? Dlaczego decyduję się na to? To samo z przeciwnościami. Kochani, jeśli chcesz problemów w swoim życiu, albo jeśli chcesz więcej problemów, bo każdy ma jakieś problemy, to zaangażuj się w służbę i pełnij ją zgodnie z Bożym Słowem, na warunkach, które Pan Bóg określa w swoim Słowie, według zasad, które Jezus Chrystus ustanowił. Upodabniaj się do Jezusa Chrystusa w służbie i służ tak, jak On służył tutaj na ziemi. Problemy są gwarantowane. Nie chodzi mi tutaj, wiecie, o to, o naszą służbę, o to, gdzie my sobie wybieramy pewne rzeczy, wybieramy sobie drogi w służbie, którymi idziemy, wybieramy to, co wygodne, robimy pewne rzeczy na swoich zasadach, według swojego uznania, wtedy, kiedy nam się to podoba. Wtedy nie stanowimy tak naprawdę zagrożenia dla diabła. Chodzi o te sytuacje, kiedy bierzemy do ręki Biblię, widzimy, Boże, Ty służyłeś tak i tak, i ja chcę tak służyć, wykonujemy to. Stajemy się wrogami numer jeden diabła. Kochani, i przychodzi nam służyć, przychodzi nam podejmować kolejne wyzwania, kontynuować naszą służbę albo zaczynać naszą służbę. Bądź kiedy zaczynamy służbę, pewnych rzeczy nie jesteśmy świadomi. Dzisiaj może będziemy trochę bardziej świadomi po tej usłudze, po tym w zasadzie takim moim doświadczeniu osobistym. Ale być może jesteśmy w miejscu, kiedy jesteśmy przeorani przez życie, przeorani przez różne sytuacje. Jesteśmy może doświadczeni i mieliśmy za sobą wiele różnych rzeczy, którymi się zajmowaliśmy i mówimy. I zadajemy sobie pytanie, czy jeszcze warto, czy zatrzymujemy się przed tymi wyzwaniami, przed tym ciężarem i zastanawiamy się, czy warto dalej to robić. Wiemy dokładnie, że ten ciężar jest związany z wykonywaniem służby dla Pana Boga. Dlaczego mam się poświęcać dalej? Może troszkę odpocznę, może trochę spasuję. Zasługuję na odpoczynek. Nie chcę być chłopcem, czy tam jak to woli, dziewczynką do bicia. W nas aktywuje się naturalna reakcja obronna. I słuchajcie, pozwólcie, że użyję pewnego obrazu. Prosiłbym tutaj o wyświetlenie pierwszego obrazu. Kochani, służba Panu Bogu, i tak pomyślałem o tym, jest jak wędrówka po górach. Ona też się łączy z trudem, z trudnymi warunkami, z różnego rodzaju przeciwnościami. I wiecie, to jeszcze nie jest wędrówka po górach. Tak się zaczyna wędrówka po górach. Jest to spacerek po dolinie. Lubicie spacerować po dolinach? A kto w ogóle lubi chodzić po górach wysokich? Cieszę się, ale nie martwcie się, ci co nie lubią, to słowo też jest dla was. Przygotowałem się na tą okoliczność. Kochani, możemy się zadowolić spacerkiem po dolinach. Ale co jest w tych dolinach? Co widzimy na tych dolinach, kochani? Możemy zobaczyć to, co jest przed naszymi oczami. Nie zobaczymy perspektywy z góry, nie zobaczymy tego, co jest za górami, co jest za lasami. Skoncentrujemy się na tym, co jest nam na dole. Jest nam miło, jest nam przyjemnie, nie ma żadnych trudności, nie ma żadnych
przeciwności. Możesz, Kuba, zgasić, jak będzie widać. Nie martwcie się o zdjęcia, one są pobrane z darmowej platformy, także nie naruszamy praw autorskich nikogo. Czysta przyjemność, ale będąc w dolinie możesz ruszyć w wysokie góry. Ja tak bym, powiem wam, taki obraz do mnie przyszedł tego, czym jest służba. Służba, podjęcie służby, podjęcie wyzwania, wezwania Pana Boga jest jak takie ruszenie w góry. Kochani, żeby ruszyć w góry. Kiedyś Wojtek zabrał mnie pierwszy raz w góry i odtąd już staramy się chodzić, chociaż może ostatnio trochę mniej, ale zawsze, a że chodzimy w zimie, to musimy być dobrze przygotowani. I ten plecak, który bierzemy ze sobą, jest napchany różnego rodzaju rzeczami. Żeby ruszyć w wysokie góry, nie ruszyłbyś już tak, prawda? Czy ruszylibyście w takie ośnieżone góry tak ubrani, w jakieś tutaj kurteczki, buty? Nie. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni, jeżeli wiemy, na czym polega wędrówka po górach, to jesteśmy świadomi, że musimy wziąć bagaż, że musimy zabrać ze sobą odpowiednie rzeczy. Tych rzeczy nie powinno być za dużo, ale też powinny być. Są to ubrania na zmianę, jest to jakiś termos z ciepłą herbatą. Jeśli to jest zima, a warunki tego wymagają, jakieś raki, czekan, co jeszcze, prowiant. Jeżeli idziemy na kilka dni, to jakiś biwak, jakiś namiot, jakaś płachta. To wszystko musimy zabrać ze sobą. I im większa jest wyprawa, każda dodatkowa rzecz to ciężar. A im cięższy plecak, tym jaka jest podróż nasza do góry, wspinaczka, tym cięższa, tym bardziej wymagająca. Tym, wiecie, każdy krok z dodatkowym kilogramem bardziej nas osłabia, bardziej nas wyczerpuje. I tak jest, kiedy decydujemy się na to, żeby zaangażować się w służbę. I taki obraz mnie właśnie przyszedł do mnie i chciałbym, żebyście to zobaczyli, żeby to do was dotarło. Biorę swój plecak i w pełnej świadomości tego, czym jest służba, pakuję do niego tą całą cenę, którą muszę zapłacić. Cenę czasu, cenę środków finansowych, cenę przeciwności, stresu, odpowiedzialności. Pakuję to wszystko na swoje plecy i ruszam do góry, bo chcę iść do góry. Jeśli mogę prosić o drugie zdjęcie. I wspinam się. I to mnie obciąża, to mnie nieraz, że tak powiem, ten trud, ten wysiłek pali moje mięśnie, przyspiesza oddech do takich naprawdę szybkich rozmiarów. Idę dalej. Często nie mam sił, często pojawiają się obtarcia, rany, które jak tylko się zagoją, powodują, że to miejsce jest już twardsze i odporniejsze na zranienia. Hartujemy się. Nasze mięśnie stają się coraz silniejsze. Walczymy ze swoimi słabościami i idziemy do góry. I tak do tego chciałbym przyrównać służbę. Mając na uwadze to, co powiedziałem na wstępie, czym jest, dla kogo ją wykonujemy, po co, jakie cele osiągamy. Idziemy do góry. Kochani, kolejną rzeczą, jaką możemy w służbie doświadczyć, jest doświadczanie samego siebie. Tutaj mówimy o naszych słabościach, o naszej kondycji, a kiedy zaczynamy służyć Bogu, to Pan Bóg bierze i wrzuca nas do tego swojego imadła i rozciąga te wszystkie okoliczności, o których powiedziałem wam, rozciągają nas, te wszystkie okoliczności nas doświadczają, próbują i wychodzi z naszego życia i z naszego serca to, co jest w środku. To, co tak naprawdę nasze ambicje, nasze założenia, nasze plany, całe nasze wnętrze, całe nasze serce jakby jest poruszone i to wszystko wychodzi na zewnątrz, kiedy jesteśmy w służbie, kiedy spotykamy się z różnego rodzaju sytuacjami takimi granicznymi, stresującymi, z przeciwnościami. Wtedy okazuje się tak naprawdę, jakimi ludźmi jesteśmy. Kiedy nie jesteśmy zaangażowani w służbie, kochani, kiedy nie podejmujemy decyzji o zaangażowaniu, o tym, żeby ubrać ten plecak i wyjść wyżej, żeby poszerzyć naszą perspektywę, żeby zobaczyć to, co Bóg też przygotował dla nas, ale tam na szczycie, na ten piękny widok, na te piękne rzeczy, nie doświadczamy wielu rzeczy właśnie, które są zarezerwowane dla miejsca służby, dla miejsca doświadczenia, dla miejsca poświęcenia i zaangażowania. Nie wchodzimy, wiecie, w ten ogień doświadczeń. Tak jak kiedy idziesz w te góry, niesiesz ten ciężki plecak,
kiedy palą cię mięśnie, wręcz czujesz, jak palą cię mięśnie. Tak, jeśli nie jesteś w służbie, jeśli nie podejmujesz tego trudu, wysiłku, nigdy nie dowiesz się, czym jest ten ogień i co ten ogień wypalający twoje wnętrze może zdziałać dobrego i pozytywnego dla ciebie. Nie wchodzisz w ogień doświadczenia, próby, które zaczyna oświecać najgłębsze zakamarki naszego serca i który, jeśli pozwolimy na to Panu Bogu, jeśli pełnimy naszą służbę według Bożych zasad, wypali każdą niewłaściwą rzecz. Tak, że będziemy po każdym takim wejściu na górę, po każdej takiej wędrówce będziemy doskonalsi i będziemy bliżej Boga. To są niesamowite plusy, to są niesamowite zalety tego, że służymy. Jeśli tylko, wiecie, poddajemy się Bogu, jesteśmy jak ta glina, którą On bierze w swoje ręce i kształtuje. Rzeczy, których nie zauważylibyśmy, gdybyśmy nie weszli do ognia służby. Rzeczy, które umknęłyby nam z powodu niskiej perspektywy dolin. Ze względu na ten lekki spacer po dolinach, po których wygodnie jest się nam poruszać. Kochani, to, że nie lubimy chodzić po górach i wspinać się, nie powoduje, że przedstawiony obraz traci swoje znaczenie. Mógłbym jeszcze prosić o trzecie zdjęcie. To jest perspektywa z góry. Ona nie zawsze jest taka surowa i zimna, to jest przykład, ale jak bardzo różni się tym, co możemy widzieć w dolinach. Tutaj widzimy więcej, perspektywa się zmienia. Naśladowanie Pana Boga, służenie Mu nigdy nie było łatwe i przyjemne. I to jest wyzwanie dla każdego z nas. To jest wysiłek, trud i cena do zapłacenia. Często jest tak, że mówimy, albo ktoś do nas mówi, nie wiem, twój mąż, twoja żona, dzieci, chodźmy w góry, tato, chodźmy w górę. No moje jeszcze tak nie mówią, to raczej ja mówię, ale chodźmy w góry, przejdźmy się. A ty co odpowiadasz? Ty, który nie lubisz chodzić po górach. Ale często ci, którzy lubią chodzić po górach, też zdarza im się taka odpowiedź. I nie chce mi się, no co tam w tych górach jest ciekawego, nie rozumiem w ogóle tego, żeby chodzić i zachwytać się widokami, to jest nudne. Jedźmy nad morze, polecimy na piasku. Nie mam nic przeciwko morzu. Nie lubię się pocić, nie lubię nosić ciężkiego plecaka. Jak już to spacerek po Dolinie Kościeliskiej albo po Dolinie Chochołowskiej. I wiecie, często tak właśnie odpowiadamy Panu Bogu. Mamy inne zajęcia, mamy inne problemy. Nie chcemy się narazić na niepotrzebne i dodatkowe stresy, przeciwności. Mamy swoje cele, marzenia, które wymagają przecież poświęcenia środków finansowych, wymagają czasu. Często robimy to, wiecie, nieświadomie, poprzez właśnie brak zainteresowania tym, czego nie interesujesz się tym, żeby dowiedzieć się, co Pan Bóg chciałby ode mnie, czego Pan Bóg chciałby mnie nauczyć, do jakiej służby chciałby mnie skierować, jaka jest Jego wola odnośnie mojego służenia, odnośnie mojej pracy dla Niego w Kościele, w zborze, tam, gdzie jestem członkiem. Brak własnej inicjatywy poprzez brak pytania Pana Boga: Jezu, co mogę dla Ciebie zrobić? W jaki sposób Ci służyć? Czego Ty chcesz ode mnie? Nie lubimy trudności i przeciwności, ale wiecie, Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale, w 27 wersecie powiedział takie słowa. One są bardzo dobrze znane przez niektórych, czy może przez wielu ludzi niewłaściwie rozumianych. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Ciężary są jak najbardziej dobrą rzeczą w życiu chrześcijanina. Trudności to jest ten krzyż, który musimy wziąć, musimy zapierać się z samego siebie, musimy powiedzieć: nie lubię tych gór, nie są przyjemne, nie będą przyjemne, ale ruszam, biorę na siebie ten ciężar, biorę ten plecak i ruszam jak najwyżej, aby doświadczyć właśnie tego przepalenia, wypalenia ogniem, próby, doświadczenia, żeby stać się lepszym w oczach Chrystusa, żeby bardziej się do Niego upodobnić, żeby wstępować w Jego ślad, żeby Go naśladować. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Także musimy się zastanowić nad tym spacerem po dolinie, czy jesteśmy w dobrym miejscu i czy nie jest już czas, czy już nie doszliśmy do tego podnóża góry, przy której musimy podjąć tę decyzję, wziąć plecak i ruszyć do góry. Kochani, i jeszcze jedna rzecz.
dla nas wszystkich, dla tych, którzy lubią chodzić po górach i którzy po tych górach chodzić nie lubią, nie możemy zapomnieć o jednej rzeczy i o tym też mówił usługujący tutaj nam na spotkaniu dla młodych. Podstawową służbą, do jakiej powołany został każdy z nas, każdy chrześcijanin, jest troska i dbałość o stan naszego życia przed Jezusem Chrystusem. Stan mojego życia przed Panem Bogiem i ludźmi. Podstawowym zobowiązaniem każdego z nas jest trwanie w Panu Jezusie Chrystusie. Ta osobista relacja i społeczność z Panem Jezusem, które powodują, że wydajesz owoc. Jeśli nie masz tej społeczności, tej relacji, nie wydajesz owocu, jest coś niedobrego. Biblia mówi o tym wprost w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, że jeśli że kto trwa w Chrystusie, wydaje owoce. A jeśli nie wydajesz owocu, jeśli jesteś tą gałęzią, która została wszczepiona w winorośl, którą jest Chrystus, i nie wydajesz owocu, to może się tak zdarzyć. Biblia przed tym ostrzega i Jezus przed tym ostrzegał, że przyjdzie ogrodnik, weźmie nożyce i obetnie, i odetnie cię od tej winorośli. Dlaczego? Dlatego, że nie przynosisz owocu. Osobista relacja i społeczność z Panem Jezusem. I wiecie, to nie może być tak, że służba napędza twoją osobistą relację z Panem Bogiem. To musi być na odwrót. Twoja osobista relacja, twoja osobista społeczność z Bogiem kieruje cię do podjęcia tej decyzji, tak, idę służyć Bogu, idę ponosić trud, wysiłek, a niech On mnie błogosławi, niech mnie przemienia, wypala, przekształca. W Rzymian w 12 rozdziale czytamy takie słowa. I to był, wiecie, rozdział, który przepracowałem w swoim życiu i którym Pan Bóg działał w moim życiu przed ewangelizacją. Było 2 tygodnie do ewangelizacji, był tydzień postu i modlitwy, wziąłem Boże Słowo, miałem też taką społeczność, relację i zacząłem czytać ten rozdział, cały 12, a w pierwszych 2 wersetach czytamy takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I przed ewangelizacją, przed postem, przed tygodniem postu i modlitwy czytałem to słowo kilkukrotnie. I wiecie, za pierwszym i drugim razem czytałem, tak modliłem się w duchu, Boże, dziękuję Ci za to, że zmieniłeś mnie, dziękuję Ci, że już nie mam tego sposobu myślenia, jaki jest w tym świecie, że nie jest dla mnie najważniejsze gonitwa za pieniądzem, spełnianie swoich marzeń, ale żyję dla Ciebie. I tak się modliłem, wiecie. I po tych 2 razach, kiedy to czytałem, bo wracałem do tego tekstu i teraz wiem, że Pan Bóg jakby kierował, wiecie, kiedy kolejny dzień biorę, co dzisiaj przeczytam, Bóg kierował mnie do tego 12 rozdziału i znowu go czytałem i całe czytałem. A w międzyczasie w moim życiu zaczęły się dziać różne rzeczy, różne sytuacje, które powodowały, wiecie, zdenerwowanie, brak cierpliwości, gniew. Przez kilka sytuacji, przez kilka rozmów przyszło wielkie zniechęcenie również do służby, wiecie, takie rozgoryczenie, taki ciężar. Takie zadawanie pytań, po co to wszystko, po co to robię, dlaczego to robię, nie chcę tego robić. I wiecie, i znowu kolejny raz biorę Biblię do ręki, co przeczytam? A przeczytam 12 rozdział. I wiecie, i nagle czytasz 3 raz to samo, czytasz 4 raz to samo i dopiero za tym 3., 4 razem odkrywasz, że tam jest również są inne rzeczy, które dotyczą twojego życia. I czytam w tym całym rozdziale również inne rzeczy. Mam zachowywać pokorę, nie wywyższać się nad innymi. Mam miłować nieobłudnie każdego człowieka. To znaczy, żeby to, co jest na zewnątrz, to, co mówię na zewnątrz, co robię na zewnątrz, co przekazuję sobą, żeby to również, żebym to czuł, żebym to odczuwał, żeby nie było tego rozdźwięku. Mam okazywać wszystkim szacunek. Mam być gorliwy w służbie, zapalony dla Chrystusa, służyć Mu bez względu na okoliczności i na to, co dzieje się wokoło. Mam być pełen nadziei, a w tej nadziei jeszcze dodatkowo radosny bez względu na okoliczności. Mam być wytrwały, kiedy przychodzą przeciwności i gorliwie się modlić, bez zniechęcenia. I wiecie, tak to czytam i jednocześnie patrzę na swoje życie. Patrzę na te moje braki, na te moje niedociągnięcia. Mam nie oddawać złem za złe, mam błogosławić nieprzyjaciół. Mam badać moje motywacje, aby moim życiem nie kierowała chęć zemsty i rewanżu. I wiecie, dokonała się pewna konfrontacja. Właśnie konfrontacja związana z tym, że z racji tego, że jestem chrześcijaninem, z racji tego, że cenię sobie społeczność z Jezusem i mam tą osobistą relację i przyszedłem do Niego i wiecie, On nie pozostawia tych, którzy przychodzą do Niego od tak,
zaczął działać tym słowem, zaczął mnie zmieniać, wiecie, i wtedy powiedziałem i też dzieliłem się tym i na młodzieżowym, i na jednym dniu podczas postu i modlitwy, że chcę, żeby ta ewangelizacja zaczęła się ode mnie. Nie chcę, wiecie, wychodzić niezmieniony, nieprzemieniony, nie doświadczać Bożej mocy i mówić innym, jaki Bóg jest wspaniały, cudowny i wzywać ich do nawrócenia. Nie, chcę, żeby ewangelizacja rozpoczęła się od mojego życia. Kochani, to jest wspaniałe, że kiedy angażujemy się w służbę, to Pan Bóg może w pierwszej kolejności nas błogosławić. Jeśli tylko na to pozwolimy, Pan Bóg może wziąć i możesz być pierwszą osobą naprawdę ubłogosławioną, w tym przypadku ewangelizacją, służbą. Możesz być zbudowany pierwszą osobą. Bóg weźmie cię i chociaż będzie ciężko, chociaż będzie trudno, chociaż będziesz wspinał się do góry, On będzie cały czas przy tobie i będzie cię wspierał. Mówiliśmy o cenie służby. Kochani, a największym zyskiem tej służby jest to, że jesteś blisko Boga i że zbliżasz się do Niego, przebywasz w Jego obecności, a Jego obecność może przemieniać twoje życie. Kochani, bo nie ma ważniejszej rzeczy, jak przemienione moje życie, jak moje życie, które jest upodobnione, upodabnia się do Jezusa Chrystusa. Możemy sobie organizować mnóstwo różnych ewangelizacji, eventów, spotkań młodzieżowych, spotkań dla kobiet, spotkań dla mężczyzn, śniadań, konferencji i tak dalej. Ale jeżeli życie tych ludzi, którzy biorą w tym udział, nie będzie zmieniane na obraz Jezusa Chrystusa, to nic się nie zmieni. Będzie tylko kolejna konferencja, kolejne spotkanie. Nic się nie wydarzy. Przemiana osobistego życia na podobieństwo Pana Jezusa jest jedną z największych korzyści, jakie przynosi służba. Także pamiętajmy o tym, to jest podstawa. Nie ma służby bez osobistej relacji i społeczności z Jezusem Chrystusem. Twoje chrześcijańskie życie na co dzień jest najważniejszą służbą dla Boga, bo wiecie, w mojej Biblii w Warszawce, w tłumaczeniu w Biblii Warszawskiej, ten rozdział, ten podrozdział, 12 rozdział i te pierwsze dwa wersety, one są zatytułowane tak: Życie chrześcijańskie służbą Bożą. Niech osobista relacja z Panem Bogiem napędza naszą służbę. Kochani, podsumowując, kończąc, pamiętaj, ja chcę pamiętać, że jeśli możemy wykonywać służbę dla Pana Boga, to spotkała nas niesamowita łaska, zostaliśmy wybrani i obdarzeni przez Pana Boga zaufaniem i to jest przywilej. To po pierwsze, pamiętajmy, że nie służymy dla swoich korzyści, nie służymy po to, żeby realizować nasze ambicje, nasze plany, ale służymy po to, żeby realizować cele i zamiary Pana Boga. I służymy też na Jego warunkach, na Jego zasadach. To nie my ustalamy te warunki, ale On ustalił je dla nas. To po drugie. Po trzecie, nieodłącznym elementem służby jest cena, którą trzeba zapłacić. I nie ma służby bez konieczności wzięcia i niesienia ciężaru. Jeśli służysz, a nie odczuwasz tego ciężaru, nie spotykasz się z różnego rodzaju sytuacjami, o których tutaj mówiłem, to musisz się zastanów się, czy jesteś w dobrym miejscu przed Bogiem i czy tą służbę pełnisz według Jego zasad, a czasem czy nie wybierasz sobie tego, co jest dobre i wygodne. Służba prędzej czy później oznacza problemy. To po trzecie. Cztery. Szczera chęć służenia i zaangażowania w sprawy Bożego Królestwa, w sprawy zboru, służby, która jest wykonywana tutaj, spowoduje, że znajdziesz się blisko Bożej obecności. Będziesz w zasięgu działania Bożego Słowa. Jeśli tylko na to pozwolisz, to Boże Słowo nie pozostawi niezmienionym twojego życia. Będzie je korygowało, będzie prostowało twoje drogi. Po piąte, służba Panu Bogu zaprowadzi cię w nowe miejsca, do których nigdy nie dojdziesz, stojąc z boku, obserwując to, co się dzieje. To, co się dzieje w Kościele Pana Jezusa. Jeżeli zdecydujesz się służyć, to Pan Bóg zaprowadzi cię w nowe miejsca, w nowe doświadczenia, poszerzy twoją perspektywę i przygotuje cię jeszcze bardziej na spotkanie z Jezusem Chrystusem, który przychodzi. I po szóste, służba Panu Bogu może spowodować, że staniesz się zahartowanym i doświadczonym. I wiecie, przygotowanym na co jeszcze? Właściwie pełniona służba. Wiecie może, na co nas przygotować? Na to, o czym już mówiłem wcześniej, na to, że kiedy przyjdzie oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zachowasz się tak, jak powinieneś się zachować. Będziesz gotowy na największe poświęcenia. Kochani, wybór należy do ciebie, wybór należy do mnie. Albo spacer po dolinie,
albo niebezpieczna i wymagająca wyprawa w wysokie góry z najlepszym przewodnikiem, ale też z dobrymi, z najlepszymi perspektywami. Tym się chciałem z wami podzielić. Niech Pan Bóg nas błogosławi, zachęca do służby, daje siły, wspiera, wzmacnia. Niech nas błogosławi. Amen.